Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Włoski właściciel fabryki Autopoland w Tychach swoją decyzją faktycznie przerzucił skutki kryzysu w swoim kraju na Polskę. Związki zawodowe działające w tym dobrze funkcjonującym dotąd zakładzie stanęły przed dramatycznym wyzwaniem podpisania porozumienia w sprawie zwolnień grupowych 1450 pracowników. Ta decyzja wywołała reakcję łańcuchową kolejnych zwolnień w zakładach kooperujących z Autopoland. Firma Johnson Control, wytwarzająca w Bieruniu elementy foteli, poinformowała o zamiarze zwolnienia 120 osób. Firma Delfo Polska SA planuje zwolnić 310 osób. Firma Yazaki w Mikołowie zapowiada zwolnienie 104 osób. Pan premier Janusz Piechociński skonstatował przed świętami, że jedno utracone miejsce w Autopoland przełoży się na utratę od 7 do 10 miejsc pracy w firmach współpracujących. Jednocześnie pan premier Janusz Piechociński nie ma nic do zarzucenia rządowi za doprowadzenie do takiej sytuacji, ale ostro gani związki zawodowe za to, że łatwo podpisały porozumienie. Twierdzi pan bowiem, że można było potargować się o 300 etatów. Dlatego kieruję pytanie do pana premiera. Na antenie TVP Info powiedział pan, że to pan wywalczył wysokość odpraw dla zwalnianych pracowników z Fiata Autopoland. Zatem czy podpisanie przez związki zawodowe porozumienia z pracodawcą to pana sukces, czy porażka związków zawodowych? A co zrobiłby pracodawca, gdyby do 27 grudnia 2012 roku strona społeczna nie podpisała z pracodawcą porozumienia? Czy prawdą jest, że arbitralnie pracodawca wprowadziłby swój regulamin zwolnień grupowych? I na koniec pytanie regionalne dotyczące mojego regionu. Jakie działania podejmuje rząd w sprawie planowanych zwolnień w fabryce Autosan w Sanoku na Podkarpaciu? Dziękuję bardzo.